Przed godziną 20 na Legnickim Rynku pojawiła się garstka osób. Lider największej partii opozycyjnej Grzegorz Schetyna zaprosił media na krótką konferencję prasową. Kroił się frekwencyjny blamasz. Szef Platformy Obywatelskiej występował na tle raptem kilkudziesięciu oburzonych. Chwilę później stał za nim tłum. A co Zjednoczona Opozycja jest w stanie zaproponować ludziom, którzy wychodzą od 8 dni na ulicę? To nie kwestia totalności opozycji, ale bardziej projektu, który musi być obywatelską odpowiedzią na upartyjnianie państwa i na ograniczanie przestrzeni wolności. To dzisiaj jest rola opozycji, partii opozycyjnych, Platformy Obywatelskiej, ale też wszystkich tych partii, tak jak mówimy, które powinny szukać formuły zjednoczenia i wspólnej pracy, żeby złożyć dobrą ofertę Polakom, żebyśmy mogli mówić, że w perspektywie wyborów samorządowych możemy mówić o wspólnej liście. Do Grzegorza Schetyny podszedł młody mężczyzna. Miał do niego mnóstwo pytań, na które liderowi opozycji trudno było odpowiadać. Jesteśmy młodymi ludźmi, tak? Wybieramy rząd, wybieramy wszystkich. No tak, ale to dlaczego my mamy teraz słuchać tylko jednej władzy, która rządzi? Dlatego, że została wybrana. Rządzą różne partie w tym kraju, tak? To dlaczego jest przegłosowane? Dzisiaj rządzi jedna partia. Rządzi tylko PiS. Dlatego, że to gdzie jest te prawo i sprawiedliwość? My się pytamy. No dlatego. Ja mówię w głosie obywateli. Gdzie jest w tym momencie te prawo i sprawiedliwość? Nie ma. Nie ma, na dzień dzisiejszy nie ma. Dlatego trzeba przywrócić. To dlaczego my mamy tak żyć? A dlatego, że tylko 19% głosowało na nich, a niecałe 50% było na wyborach. Posłanka Nowoczesnej Elżbieta Stępień przyszła na manifestację z białymi kwiatami. Do zgromadzonych mówiła emocjonalnie, porywająco i przejmująco. Szanowni Państwo, ustawa o Sądzie Najwyższym jest ustawą obarczoną grzechem pierworodnym. To jest ustawa ustrojowa. Ona nie może być rozpatrywana przez posłów wnioskiem poselskim. Ona powinna być rozpatrywana przez rząd, zgodnie ze ścieżką legislacyjną. A szczególnie, kiedy się mówi o dekomunizacji, a twarzą tej ustawy jest pan Piotrowicz, to szanowni państwo... Do Legnicy przyjechał również legendarny opozycjonista Józef Pinior. Dwa lata temu przewidział powyborczy scenariusz, z dużym jednak wyjątkiem. Nie sądził, że partii rządzącej uda się w tak krótkim czasie utworzyć podwaliny państwa totalitarnego. Jestem pewny, że Polacy nie pogodzą się ze zniewoleniem. Nigdy się z tym nie pogodzili. Polskie społeczeństwo jest specyficzne, nasza tradycja narodowa jest specyficzna. Nigdy nie udało się Polakom narzucić niewoli. Tak samo teraz Polacy zbuntują się, już się buntują i nie pozwolą sobie narzucić ograniczenia praw i wyprowadzenia z Unii Europejskiej. Myślę, że bardzo szybko władza przekona się, jaka jest siła, pragnienie wolności ze strony polskiego społeczeństwa. Takich tłumów dotąd w Legnicy nie było. Odważyli się wyjść nie tylko lekarze, inżynierowie, ekonomiści, emerytowani sędziowie, ale także radcy prawni, adwokaci i inni przedstawiciele zawodów prawniczych. Wszyscy w obronie konstytucji. Towarzyszyli im także artyści, sympatycy różnych opcji politycznych, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy i rzesza osób, którym losy kraju leżą na sercu.